Siemanko, jestem Lucek, a to jest Gieta Online. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry, gdzie pokażę halloweenowe, piękne jak moja Asuka, nowe samochody, jakieś nowe modyfikacje do tych samochodów oraz ogólnie halloweenowy klimat w GTA Online. Więc tak, pierwsze co, zajrzymy sobie do sklepu z samochodami i wchodzimy sobie w ten sklep. Mamy dwa pojazdy nowe. Jest to Albani i Albani. Nie wiem jak to się... Frankenstein... Frank... W każdym razie to jest karawan, a to jest coś na kształt, ja wiem, hot roda jakiegoś. Z tym, że tutaj mamy tylko dwa miejsca, co jest i dziwne i ciekawe, no bo niby trumna jest na pace, więc tam osoby nie powinny wsiadać. No ale jest to duży pojazd, więc z drugiej strony to jest GTA, więc może nie powinny wsiadać, tak? Ja obecnie sobie kupiłem ten samochód, który jest czteroosobowy i co ciekawe, z tyłu ma odkrytą pakę, więc osoby, które są z tyłu, mogą fajnie celować całkiem do tyłu. Znaczy, ogólnie z każdego samochodu można tak celować w GTA Online, ale tutaj to wygląda fajnie z pierwszej osoby. Może uda mi się to wam pokazać. Ten karawan przodem jest bardzo podobny do jednego muscle cara, który zresztą może być też lowriderem. Nie wiem, czy on tu będzie. W każdym razie na pewno wiecie, o którego mi chodzi. Dobrze, to teraz pojedziemy sobie tym pierwszym samochodem dodanym, które został dodany do po prostu gry. I sobie zobaczymy, jakie ma modyfikacje do wyglądu i tak dalej. Zresztą zobaczycie sobie, że do każdego samochodu można dokupić teraz bardzo fajne halloweenowe klaksony, które robią naprawdę wrażenie. W tym garażu nie mam tego auta, ale to nic nie szkodzi. Zresztą może zrobimy inaczej. Po prostu sobie stąd wyjdę. O, myk. I mój mechanik sprowadzi... Po prostu samochodzik. Zsuniemy do mechanika. Myk, mechanik. Jest tutaj. I wygląda sobie tak. Nie? Malowanie można sobie zmienić. Do tyłu można wsiąść. Nie wiem, czy mi się to uda. Nie, mi się to nie uda. Można wsiąść jedynie, jeśli ktoś już jest za kółkiem. A bardzo fajnie się siedzi z tyłu, jeśli ma się włączoną kamerę z pierwszej osoby. Może podjedziemy sobie troszeczkę wyżej. Ciężko. Ciężko tu podjechać. Ciężko ruszyć, zobaczcie. Pierwsza wada samochodu. Kurczę, jeszcze dobrze. Nie przejechaliśmy nim ani metra, a już odkryliśmy pierwszą wadę. Ma słabą trakcję. Mimo takich wielkich kół z tyłu, zresztą. One nie są ustawione względem siebie symetrycznie. Tylko z przodu jest wężej, a z tyłu jest szerzej. Czyli można powiedzieć, że to jest taki hot rod. Nie, zobaczcie jak tutaj to wszystko wygląda. Wygląda hardkorowo, wygląda troszeczkę strasznie. Ale jeden minus, który mi się naprawdę nie podoba w tym aucie, to i to jest plus i to jest minus. Bo z jednej strony fajnie, mamy odkrywany dach, a z drugiej strony nie możemy go zakryć. Więc to jest taka... Ja naciskam sobie tutaj przycisk do zamykania dachu i nic się nie dzieje, więc to jest tak na stałe, a bardzo szkoda, bo ja bym chciał czasami sobie to zakryć, nie? Zresztą ja bardzo lubię zakrywane dachy w GTA i to by był fajny dodatek. W każdym razie samochód jest bardzo unikalny i nie jestem pewny, ale on już chyba był rok temu dostępny do kupienia w GTA Online na konsolach chyba. No i teraz też sobie jest, więc nie jest to może jednorazowy... jednorazowa taka wyprzedaż albo możliwość kupienia takiego unikalnego bądź samochodu, ale jest to zdecydowanie bardzo rzadka okazja, aby go nabyć. Gdzie ja sobie pojechałem? Pojechałem na parking, bo tu przejedziemy sobie zaraz do salonu tuningowego. Jak to jeździ? Powiem wam, że troszeczkę ociężale moim zdaniem. No i tak jak mówiłem, zarzuca dupką troszeczkę. Znaczy brakuje trakcji ogólnie. Ale to nie jest samochód raczej do ścigania, tylko do szpanowania bardziej w GTA. No i fajnie to wygląda ogólnie, jak jedzie czterech graczy i dwóch z tyłu, którzy są zresztą bardzo narażeni na jakiekolwiek ataki przeciwników, bo mają odkryte głowy całkowicie.
Ale dosyć fajnie to wygląda i można sobie poszpanować. Tym bardziej, że no, jest taki zachowany klimat halloweenowy. Okej, okay. Zobaczmy sobie teraz modyfikacje, to co nas najbardziej interesuje. Pancerz, oczywiście to możemy sobie załadować. Hamulce, silnik, materiały wybuchowe, maska. No i tutaj się zaczyna zabawa, tak? Można sobie zainstalować coś takiego, dzięki czemu praktycznie nic nie będziemy chyba widzieć zza kółka. Czy raczej zza szyby. Nie? Są takie modyfikacje sobie. I mi się podoba to pierwsze, bo raz, że najmniej zasłania tego widoku. A dwa, wygląda kozacko, bo te... Ten wlot... Ten pierwszy i drugi wlot to jest taki standardowy wlot montowany we wszystkich samochodach, a tego raczej nie uświadczymy wreszcie aut, tak myślę, więc to sobie zostawiam. No i klaksony, to jest fajne, bo są te jazzowe, jest San Andreas, jest Liberty City, te klaksony chyba zostały dodane, część lowriderów, tak, tutaj jest pokazane, więc zostały dodane dwa nowe klaksony na Halloween. Kosztują 40 tysięcy i 35 tysięcy i posłuchajcie, jak to brzmi. No, więc tak sobie brzmi pierwszy klakson. Drugi klakson jest również fajny, mnie się on bardziej podoba, zainstalowałem sobie w jednym z moich samochodów, w Jackalu dokładnie, i okazuje się, że im szybciej jedziemy, tym ta muzyczka po prostu szybciej jest szybsza. Więc to są te dwa klaksony, bardzo ciekawa sprawa. Jeśli chodzi o te pozostałe, to tutaj nic nie ma nowego, więc są tylko do tych pętli, tak? I mnie się osobiście najbardziej podoba ta druga pętla, drugi klakson halloweenowy, który jest moim zdaniem najciekawszy. Ja mam tutaj chyba zainstalowane jakieś mody, albo nie, zobaczcie, ten samochód naprawdę ma niezłe przyspieszenie według statystyk, bo wygląda na to, że to jest nawet samochód sportowy, bo ma aż takie dobre przyspieszenie. Prędkość maksymalna jest niby niska, zainstalujemy turbo. Co tu nam prędkość maksymalną zwiększa? Nic. Skrzynia biegów powinna zwiększyć. Nie. Wszystko idzie na przyspieszenie, więc taka trochę lipa, ale dobra. Po kolei. Maska. Maskę patrzyliśmy. Wnętrze. I tutaj ciekawa sprawa, bo wnętrze, jak do tej pory, mogliśmy tuningować tylko w lowriderach. A teraz zobaczcie sobie. Można sobie zamontować figurki, które, jak się domyślacie, będzie najlepiej widać z widoku z pierwszej osoby. Tak? Nie są one dość drogie, ale są naprawdę fajne i jest ich, jak widać, naprawdę dużo. Mnie się osobiście podobała śmierć. O, myk. 7000. Światła. Reflektory, ksenonowe, tutaj standard, neony. Stylne odu. Właśnie, zobaczymy, czy są jakieś kolorki ciekawsze. No i teraz 30 tysięcy jest. Czy jest coś ciekawego? Nie. Tutaj widać, że nie ma żadnych halloweenowych cosiów, więc trochę taka lipa. A ja bym chciał czarny neon. Złoty deszcz. Dobrze, że nie złoty śnieg. No dobra, niebieski za 6 koła. Niech sobie będzie. Oznaczenie. I tutaj mamy właśnie wspomniane malowanie. Mnie się najbardziej podobała czacha, ale jeszcze możemy sobie zamontować coś na kształt pajęczyn albo w stylu nietoperzy. Bardzo pasuje do tego samochodu ogólnie rzecz biorąc, nie? Zobaczcie, zwróćcie uwagę, że ten cały silnik się trzęsie, jak się stoi w miejscu, więc jest to taki ciekawy smaczek. No i takie płomienie tutaj. Tak, fioletowe. No i możemy też zainstalować brak jakichkolwiek malowań. Lakierowanie, no i tu podstawa, nie ma nic nadzwyczajnego, prawda? Możemy sobie pomalować samochód tak, jak chcemy. Myk. Nie? Więc tutaj nie ma nic nadzwyczajnego. Możemy sprzedać auto. Możemy je obniżyć. Obniżone wygląda tak.
Skrzynia biegów, to już pokazywałem, turbo koła. Koła zobaczmy sobie, bo wydaje mi się, że coś... O, dym spod opon, coś może jest... Projekty opon, ulepszenia opon, kuloodporny dym. Czarny... Tutaj też chyba nie ma nic ciekawego, co by nas interesowało. Fajnym dymem spod opon, a raczej takim efektem dla tego samochodu mogłyby być płomienie. Jak znamy z filmu... Oj, zapomniałem jak się nazywa. W każdym razie taki gościu jak Nicolas Cage grał w głównej roli i... Kurde, jak mogłem nie pamiętać tej nazwy tego filmu. Tam w każdym razie gościu jeździł na motocyklu, zamieniał się w takiego kościa trupa. No i muszę obejrzeć ten film, bo był kozacki. Po prostu spod opon leciał mu taki, raczej zostawiał sobie taki ślad płomienny i to było zajebiste i bym chciał na Halloween coś takiego mieć do samochodu. Ale nie mamy, więc szkoda. Dobra, tu możemy to. Rodzaj kół. Czy są jakieś inne do tego auta? Nie. Zobaczcie, że tu są zainstalowane prawdopodobnie te muscle carowe i można sobie zmieniać te felgi. Z tyłu, jak widzimy, są inne felgi. A zobaczcie, że się troszeczkę kapcie zwężają, jak zainstaluję sobie inne felusie. Mamy tutaj chyba te dukesy zamontowane, ale z inną oponą. Nieco się różni, ale to są takie kosmetyczne zmiany, różnice może. Classic 5. Nie? Więc tu można sobie coś powariować, można zainstalować luksusowe, zobaczmy jak to wygląda. Ale nie, to chyba raczej nie pasuje. Może to jeszcze by uszło. Ale ogólnie to jest raczej do sportowych aut, takich wiecie, sportowych, że sportowych. Lowrider. Tutaj można by było coś jeszcze do... to wygląda nawet ciekawie. Nie? Można by było coś sobie dobrać. No i oczywiście można później sobie wybrać kolor kół. Ulepszenia to już patrzyliśmy. Dobra, szyby limuzynowe wyglądają tak. Zainstaluję. Więc tu się sporo nie zmienia. Z tyłu szyby nie mamy, więc headshot leci prościutko w łepetynę mojej Asuki. I tak to wygląda. Specjalnie nie tuningowałem tego samochodu na maksa, żeby mi starczyło kasy do kupienia drugiego. Więc tak wygląda samochód halloweenowy. Nic tak naprawdę specjalnego, poza wyglądem kozackim, rzecz jasna. Ale chciałbym, aby był jakiś dodatkowy efekt w postaci płomieni, wiecie? Tego mi naprawdę brakuje. I moment, ja sobie w międzyczasie kupię ten drugi samochód, który jest po prostu karawanem. Myk. I karawan. O, tu możemy wybrać sobie malowania, bo są dwa dostępne, a tam do tamtego auta były cztery. I znowu podobały mi się bardziej czach, chociaż ja wiem, tutaj coś ala, nie wiem, zombie albo coś takiego biorę. I do mojej nowej chatki, skrzatki, właściwie do garażu samego. No i jeszcze się przejedźmy kawałek w czasie, kiedy będzie mi się sprowadzał ten nowy samochód do garażu. Przejdźmy się kawałek jeszcze tym autem. No i sprawdźmy, bo ponoć mamy tutaj naprawdę dobre przyspieszenie według statystyk. Za chwilkę zerkniemy sobie na prędkościomierz i sprawdzimy, ile rzeczywiście samochód jest w stanie osiągnąć. Nie powinny to być prędkości duże, bo jeszcze nie tuningowałem go na maksa, ale widzieliście, że jakiekolwiek zmiany do osiągów wpływają tylko i wyłącznie na przyspieszenie, więc prędkość powinna być taka sama niezależnie od wysokości czy poziomu tuningu. O. Zachowuje się bardzo podsterowny samochód i mam wrażenie, że jak za mocno skręcę, to mi zarzuci duperę, więc trzeba na to uważać i... Zobaczcie, widzicie? Leciutko coś tam skręca, znaczy leciutko, dosyć mocno i zarzuca dupę ładnie, nie? Więc na to trzeba uważać, ten samochód naprawdę jest ciężki w prowadzeniu, ale można powiedzieć, że ciekawy na swój sposób, na pewno. No i też fajna sprawa, że w ogóle dodane zostały takie samochody i że możemy się nimi pobawić, no i pojeździć na jakieś ciekawe napady sobie razem w takiej ekipie czteroosobowej w dość niestandardowym aucie. Niestandardowym, można powiedzieć, że niestandardowym, ale skoro jest dostępne dla wszystkich, no to stanie się standardne po prostu. O! Ale też z drugiej strony trzeba patrzeć na to, że nie każdy chce mieć takiego dziwolonga w garażu, prawda?
No i nie jest to najszybszy wóz, mimo że statystyki mówią o tym, że powinien mieć przyspieszenie niesamowite. Kapcia ma naprawdę bardzo szerokie z tyłu, a mimo to widzieliście, że nie potrafiłem na początku tego odcinka podjechać pod zbocze asfaltowe. Nie chcę nawet myśleć, jak ten wóz zachowuje się w terenie. W sensie na drodze gruntowej, bo to powinna być po prostu masakra. Podejrzewam, że to jest masakra. No dobra, muszę sprowadzić sobie drugi samochód, ale żeby mechanik chciał mi sprowadzić drugi samochód, to muszę ten zniszczyć. Dobrze, i teraz dzwonię do mechanika, niech mi sprowadzi drugie auto, którym jeszcze nie jeździłem. Tak naprawdę widziałem... O nie, cwaniaczek pojechał. Goni mnie policja za zniszczenie własnego auta. Dobrze, i tu mamy, to jest prawdopodobnie ten Lurcher. Lurcher, jakoś tak się nazywa. Nie wiem. Dobrze, i teraz czekamy na dostawę auta. W międzyczasie możemy zgubić policję albo zadzwonić do Lestera, który nam w tym pomoże. Ale chyba do tego czasu uda mi się ją zgubić. Ale tu mamy już mojego Lurchera, karawana. Aj, nie zdążyłem się schować w nim. Kurde, ten samochód jest naprawdę ogromny, bardzo długi i domyślny klakson jest taki. Ciekawe, za każdym razem, kiedy naciśniesz klakson, zmienia się ton. Słuchajcie. Także teoretycznie możemy coś nagrać, ale te nutki jakby za każdym razem są takie same. W sensie w tej samej kolejności się pojawiają. Czy mi się wydaje, że te światła są dość charakterystyczne? To znaczy dają jakieś ciekawe chyba malowidło, jak się je skieruje na ścianę. Zobaczmy. Może to było moje złudzenie, ale co to wygląda jak, nie wiem, jakiś nietoperz albo coś? Ale to w każdym razie takich świateł nie ma żaden inny samochód, tak mi się wydaje. No ale to może mi się tak wydaje. Z tyłu mamy Frankensteina. Chyba. Ale zobaczcie, tutaj drzwi niby są, prawda? Ale tutaj po środku jest trumna, więc to tyle z tych drzwi. Jest sobie Frankenstein i on sobie patrzy do tyłu, czy czasem ktoś nas nie goni. Powinien, znaczy nie wiem, to wygląda tak, jakby z ręki było zabrane mu Uzi, nie? Tak trzyma sobie, tak jakby trzymał broń, powiedzmy. No ale dobra, zobaczmy sobie, co tu możemy z tym autem zrobić. Bo to nas też interesuje, myk, myk. Auto jest naprawdę lurcher. Jest ogromne, jest naprawdę bardzo długie. Oczywiście pancerz, hamulce, zderzaki. Zobaczmy. Nic specjalnego, tylne. Możemy zainstalować tutaj wózek. Nie wiem do czego, bo nie wiem, jak taki wielki grat mógłby stanąć na tylne koła, skoro silnik mamy prawdopodobnie umieszczony z przodu. Jak najbardziej z przodu. Nie wiem, po co tutaj wózeczek, ale można go sobie zainstalować, jak ktoś chce. Ja nie chcę. Silnik. I tutaj tak samo zwiększa nam się przyspieszenie, ale samochód ma ponoć większą prędkość maksymalną od tego drugiego samochodu halloweenowego. I tu mamy wydechy. Uhuhuhu. Zobaczcie, możemy zainstalować sobie nawet takie z tyłu. Co jest, myślę, bardziej praktyczne, no bo jeśli chcemy wyciągnąć kościa trupa z bagażnika, no to fajnie, jakby nam nic nie wiało po nogach. W każdym razie nie wiem, czy w jakimkolwiek karawanie takie rury występują, bo myślę, że trumna też musi mieć jakiś swój taki wózeczek, który się wysuwa z karawanu i ona się po prostu zsuwa jakoś tak po tym wózeczku i mogą te rury jakoś przeszkadzać, ale one też znowu nie są takie duże. Poza tym chyba bardziej praktyczniejsze są takie z boku, a zdecydowanie dużo bardziej ładne. Kurde, moja teoria. No i grill. Możemy zainstalować taki. Maska. Widzimy wyżłobienie. Wentylowana. Tak? Nie widać tego wentylowania za bardzo. A nie, coś tutaj jest. No i pojedynczy wlot powietrza.
potrójny wlot powietrza. Więc to, co wam mówiłem przy okazji poprzedniego samochodu, że te wloty powietrza są takie same dla wielu, wielu aut w GTA. Dobrze, to weźmy sobie teraz wnętrze i zobaczmy zdobienia, czyli tutaj też mamy laleczki. Tym razem może zainstaluję sobie właśnie Frankenstein albo jakiegoś zombiaka. O, blada figurka zombie. O, jest Frankenstein. Jej. Tak jest to sobie. Światła. Myk. Oznaczenie. Możemy usunąć oznaczenie, możemy sobie wziąć czachy, które są dość drogie. Zobaczcie, że kupując samochód od razu, możemy sobie wybrać malowanie jakby bezpłatnie w cenie auta, ale gdy już chcemy sobie je zmienić u w Los Santos Customs, no to musimy za to zabulić niezłą kasę, bo 37 tysięcy, gdzie za jedną dobrą misję dostaje się 25 tysięcy na przykład kasy, więc jest to sporo, sporo, no i trzeba na to zarobić, więc warto sobie odpowiednie malowanie wybrać podczas już kupowania auta. A zapobieganie kradzieży to jest oczywiście w standardzie. Lakierowanie, tu nie ma nic specjalnego. Zawieszenie. Możemy jeszcze samochód dodatkowo obniżyć. W nie wszystkich samochodach obniżenie jest tak samo stopniowane. W sensie w tych bardziej sportowych, które już są niskie, to obniżenie jest prawie niezauważalne, jest takie milimetrowe, więc... A tutaj jest dosyć spore, można zainstalować tak dla szpanu i tak nie jest drogie, więc czemu nie? No i skrzynia biegów, jak widzimy, znowu wpływa tylko i wyłącznie na przyspieszenie. Turbo tak samo. Nie maksuje nam przyspieszenia, ale ponad jedną działkę wzrasta, powiedzmy, to przyspieszenie. Ale ja nie będę tego instalował w tym aucie. Koła. Tutaj też nie ma pewnie nic ciekawego. No i limuzynowe szyby, które myślę bardzo będą pasować do tego wozu. I tyle, w zasadzie tyle z tuningu. Jest trochę tych zmian, najfajniejsze jest chyba malowanie. No i możliwość zainstalowania figurki z przodu. Ja bym chciał, aby była do tego samochodu jeszcze modyfikacja dachu, żeby można było go na przykład ściągnąć. A zresztą, sprawdźmy, czy on jest w ogóle ściągany, ale podejrzewam, że raczej nie. A z boku sylwetka auta jest taka, podoba mi się. To troszeczkę wygląda jak jakiś Batmobil. Ale dach jest sztywny. Co mnie nie dziwi. No bo gdzie on miałby się złożyć tak naprawdę? Ale myślałem, że Rockstar coś tutaj może pomyśli z tym. Samochód nie jest tunigowany pod względem osiągów ani trochę. Jest taki jak standardowy, więc nie ma się co tutaj spodziewać niesamowitych osiągów. Ocenię go tak, jak go ocenię. Na pewno, tak jak teraz sobie nim jeżdżę, jest dużo bardziej stabilny od poprzedniego auta. Nie wiem, nie jestem w stanie stwierdzić, czy... O, właśnie nie sprawdziłem prędkości maksymalnej tamtego auta, co wam obiecałem. Nie jestem w stanie stwierdzić, o ile jest to lepsze przyspieszenie tutaj, ale samochód zdecydowanie lepiej się prowadzi i jeździ się nim przyjemniej. Przynajmniej ja się czuję pewnie w nim, wiecie? Na pewno jest bardziej przyczepny i czuć, że jest ciężki, ale nie jest taki podsterowny, czyli nie wyrzuca go tak z zakrętu. Jest dosyć zwrotny, jest większy i zwrotniejszy od tego, powiedzmy, hot roda halloweenowego. Więc jeśli ktoś oczekuje od tych aut jakiegoś fajniejszego prowadzenia, a nie wie, na który się zdecydować, to raczej polecałbym Caravan, czyli drugi samochód dostępny w tej takiej halloweenowej okazji. Nie? Tak to sobie wygląda. No dobrze, to sprawdźmy teraz, jak to wygląda w środku. W środku mamy sobie Frankensteina, mamy tutaj obrotomierz, prędkościomierz. I mamy podziałkę oczywiście w milach na godzinę. Więc tutaj widzę, wy tego może nie widzicie, bo tekstura jest dość niewyraźna tego prędkościomierza, ale za chwilę się rozpędzimy do prędkości maksymalnej i zobaczymy, ile ten karawan wyciągnie. I tutaj ta sama sytuacja, co w poprzednim aucie, z tym, że prędkość, znaczy, że częściami ogólnie tuningowymi w Los Santos Customs nie da się tej prędkości maksymalnej zwiększyć, co w niektórych samochodach jest możliwe, tutaj nie. Tak samo jak w drugim samochodzie, czy raczej pierwszym samochodzie
halloweenowym hot rodzie, tak? I tutaj widzimy, że prędkość maksymalna, czy widzimy, wy nie widzicie, ja widzę, może widzicie, nie wiem, macie dobre oczy, to widzicie. Prędkość maksymalna jest na poziomie obecnie 110 mil na godzinę. I dochodzi teraz z górki, jak jadę, do tak gdzieś około 118 mil na godzinę. Zobaczcie, że przy każdym zderzeniu główka Frankensteina zaczyna się bardziej kołysać, co jest fajne. I ona też podlega prawom fizyki. Wyruszamy samochodem, gdzie się zatrzymujemy, więc jest to naprawdę bardzo fajne. No i sam klakson też jest dodatkowym smaczkiem. W tym drugim, czy raczej pierwszym samochodzie na hot rodzie, klakson chyba jest jakiś standardowy. Taki przytłumiony. Pamiętacie z początku tego odcinka, że on był taki dosyć standardowy, może lekko przytłumiony, taki bardziej mroczny, ale dosyć standardowy. Jeszcze chciałbym wam pokazać klakson halloweenowy, który zainstalowałem sobie w jednym z moich samochodów. Jest to Jackal, który bardzo przypomina, chciałem powiedzieć Toyotę, Teslę, który bardzo przypomina Teslę Model S. I zajeżdżam do mojego pięknego garażu. I tu mamy ukrytego Jackala i pokażę wam jeden z klaksonów halloweenowych, który mi się bardzo podoba. To jest Jackal, jest piękny, cudowny i w ogóle bardzo mi się podoba. Myk. No i jedziemy. I posłuchajcie. Także jest to taka melodia zapętlona, bardzo podobna i klimatem moim zdaniem przypomina troszeczkę Harry'ego Pottera, a przynajmniej po prostu klimat, o, może sobie tak. I teraz, gdy jedziemy, im szybciej jedziemy, tym ta muzyczka przyspiesza, posłuchajcie. Także jest to ciekawy bajer w połączeniu z jakimś ciekawym malowaniem do tego auta. Niestety nie możemy sobie tutaj malowań wgrywać, ale możemy taki klakson zamontować do jednego z halloweenowych samochodów i stworzyć naprawdę fajny klimat w tej grze, spotkać się, nie wiem, ze znajomymi albo pojechać na spotkanie lowriderów i potrolować trochę kogoś, zrobić coś w rodzaju halloweenu. Fajna sprawa, fajny gest od Rockstara. Ja nie jestem pewny, czy to było rzeczywiście w zeszłym roku, ale słyszałem, bo ogólnie robiłem live'a dzisiaj i niektórzy z was mówili, że już niektórzy youtuberzy mają takie samochody, więc tak wydedukowałem, że już gdzieś one się wcześniej pojawiły, co jest dość realne, no bo jednak dziwi fakt, że nie mamy ściąganego dachu w tym hot rodzie. A dużo właśnie ciekawych bajerów w nowych samochodach jest montowanych, jak na przykład w Progenie T20 mamy przecież wysuwany spoiler, który się wysuwa pod wpływem jakichś tam zmian prędkości. To jest bardzo, bardzo fajny gadżet. No i nowy samochód, więc w tych nowych samochodach jest jakiś fajny bajer po prostu. A w tych starszych tego już jakby nie ma, przynajmniej Ja tak to wnioskuję z tego, jak sobie gram tutaj w GTA Online i ogólnie w GTA. Moi drodzy, aktualizacja halloweenowa tak wygląda od strony motoryzacyjnej. Być może Rockstar szykuje jeszcze jakieś eventy związane z Halloween. Mnie natomiast interesują te auta, które sobie zakupiłem i sprawdziłem. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że materiał was zainteresował i że wrócicie do mnie po więcej takich filmików. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.